Hej, nazywam się Magdalena Tomalak, witam na moim kanale. Zobaczymy dzisiaj, jakie on albo ona, czyli osoba, o której myślisz, ma wobec Ciebie nadzieje. Do wyboru mamy cztery grupy. Pierwsza z ametystem, druga z muszelką, trzecia z awenturynem i czwarta z różowym kwarcem. Możesz zatrzymać sobie to nagranie, pomyśleć o swojej osobie, w myślach zapytać tej osoby, jakie ma wobec Ciebie nadzieje i wybrać później ten kamień albo tą kartę, które w jakiś sposób najbardziej Ci się podobają albo najbardziej przyciągają Twoją uwagę. I w opisie poniżej znajdziesz link do każdej poszczególnej grupy, dzięki któremu przeskoczysz bezpośrednio do swojego czytania. Witam grupę numer 1, która wybrała ametyst i kartę kontakt z Gają, kontakt z Ziemią. Okej, to zobaczmy na początek, jakie ogólne nastawienie do Ciebie ma Twoja osoba. Mamy kartę Gwiazda, karta Kochankowie, wow, i karta Słońce. Okej, już nawet po tej pierwszej karcie miałam pewne podejrzenia, ale miałam takie wrażenie, że zbyt piękne, żeby było prawdziwe, więc wolałam poczekać, zobaczyć, jakie inne karty się pokażą. No ale dobrze, to wróćmy może do tej karty. To, co tutaj widzimy, mam jakąś osobę, która jakby zapuszcza korzenie w ziemi, więc miałam takie poczucie, że ta osoba widzi Ciebie właśnie jako potencjalnego partnera, partnerkę na całe życie, spełnienie swoich marzeń, może też kogoś, z kim chce mieć dzieci, może macie dzieci, to tym bardziej ta osoba się z tego cieszy, ale no, na pewno widzi potencjał na długoterminową relację, na coś do końca życia i zdecydowanie chce zapuścić po prostu korzenie przy Tobie, czy no, w tej relacji, tak? W tym, co jest między Wami, zbudować coś stabilnego, coś długotrwałego. No i co dalej? Mamy kartę Gwiazda, czyli takie spełnienie marzeń. Tak jakby ta karta, ta osoba widziała Ciebie jako taką gwiazdkę z nieba, kogoś bardzo, bardzo wyjątkowego, kogoś bardzo pięknego, kogoś, przy kim po prostu czuje, że żyje, czuje, że wszystko może, czuje swój potencjał, czuje, że jakby wpływasz bardzo tak odżywiająco, kojąco na tą osobę, bardzo też tak w regenerujący sposób, ale tak trochę jak taki nawóz, jak taka muza, o, może w ten sposób, niekoniecznie nawóz, chociaż właśnie tutaj z tą ziemią, czyli tak jakby ta osoba po prostu przy Tobie czuła, że żyje, że dzięki Tobie może więcej. No i właśnie z tą kartą Kochankowie to tak samo, po prostu, nie wiem, może nawet jakaś miłość od pierwszego wejrzenia, albo nawet niekoniecznie, może to z czasem się ta relacja, to uczucie między Wami rozwijało, ale zdecydowanie ta osoba widzi potencjał na coś poważnego, na długotrwałą relację. Wow, no to zobaczmy, co mamy dalej. Mamy kartę Świat. Okej, bo już tak się zastanawiałam, czemu w ogóle oglądacie tarota. Zazwyczaj jak ktoś jest w takiej szczęśliwej relacji, no to nawet nie patrzę na takie rzeczy, ale mamy kartę Świat, więc możliwe, że jest to jakaś relacja na odległość, na dystans. Może jest to osoba z innego kraju, z innej kultury, z innej narodowości. Mamy dalej kartę Koło Fortuny. No właśnie, i dziesiątka buław. Czyli możliwe, że żebyście mogli być razem, ktoś z Was musiałby coś dużego tutaj poświęcić, przeprowadzić się z jednego miejsca na drugie, z jednego miasta do drugiego, z jednego kraju do drugiego. A z tym oczywiście wiąże się dużo innych konsekwencji, zmiana pracy, zmiana otoczenia, zmiana znajomych, duża przeprowadzka. Dobrze, zobaczmy, co mamy dalej. Paść monet. Siódemka monet. I piątka mieczy. Okej. Więc myślę, że po pierwsze jest tutaj, w tej sytuacji jest wymagana cierpliwość,
ale też pojawia się, no właśnie, w związku z tym tematem przeprowadzki. Tak się zastanawiam, czy w jakiejś innej sytuacji, jeżeli nie chodzi tutaj o przeprowadzkę. Mogą to być jeszcze jakieś inne obowiązki, jakieś inne sprawy, które wnikają, jakby wchodzą tutaj pomiędzy wami, coś, co was dzieli. Chociaż no, najbardziej tutaj czuję przeprowadzkę, bo nawet z tą piątką mieczy, to tak jakby z jednej strony ta osoba chce być z tobą, albo ty chcesz być z tą osobą, w sensie obydwoje chcecie, tak, ale chcecie, ale jakby obydwoje zastanawiacie się, kto ma się gdzie przeprowadzić. I u obydwojgu z was pewnie, no ale u tej osoby na pewno no, pojawia się takie zastanawianie. No, z jednej strony chcę, bo widzę potencjał w tej relacji, jestem zafascynowana tą osobą, tobą, no ale jest też dużo rzeczy, które musiałabym zmienić, które musiałabym porzucić. Są też jakieś inne osoby w moim życiu, które mogłyby poczuć się zranione. No, tym, że przeprowadzę się na przykład gdzieś, tak? Tym, że ja coś zmienię. Może dla części z Was to jest jakaś sytuacja, gdzie może mieszkacie w tym samym kraju, w tym samym mieście, ale może jedno z Was albo ta druga osoba ma na przykład rodzinę albo dzieci, tak? Może nie jest już z tym partnerem czy z partnerką, no, ale ma jeszcze dzieci, tak? Więc to jest też duża zmiana związać się z kimś innym. No bo wiadomo, że więcej czasu ta osoba będzie, jakby mniej czasu będzie miała dla tych dzieci, bo będzie wiadomo, że spędzać czas z nowym partnerem czy z nową partnerką, więc tutaj też może wchodzić takie jakby zastanawianie się nad tym, może nie tyle czy chcę to zrobić, bardziej na zasadzie jak to zrobić i trochę takie wątpliwości, takie trochę, wiecie, wyrzuty sumienia. Zastanawianie się, no takie bicie się ze sobą w myślach, jak mam to rozwiązać, żeby tutaj nikogo nie zranić, żeby wszyscy byli zadowoleni. Czyli takie planowanie, no i też taki widzę duży nacisk na tą cierpliwość, że ta sytuacja jest trochę taka zawieszona, że trzeba tutaj poczekać, no jakby czas pokaże, co, no nie wiem, tak jakby tutaj właśnie czas miał coś zmienić. Nie wiem za bardzo co. Jakby nie. No dobra, może to później dopowiem. Zobaczmy, co mamy dalej. Karta siła. Magik. Ósemka buław. Okej, dobra, to teraz mogę powiedzieć to, co chciałam, że może to, co ten czas może zmienić, to tak jakby obydwoje zastanawiacie się, ale ta osoba, zobaczymy też za chwilkę, co nam się pokaże w Twojej energii, ale tak jakby ten czas jest po to, żeby zobaczyć, która z Was pierwsza zdecyduje się, żeby coś zmienić, tak? Czy to ta osoba zmieni zdanie, czy podejmie decyzję, żeby się przeprowadzić, tak? Czy żeby coś tutaj, jakąś zmianę w tym życiu wprowadzić, żeby się zobowiązać, czy zbliżyć do Ciebie, czy może to Ty coś poświęcisz w międzyczasie i to będzie takim rozwiązaniem. Albo może jeszcze ta osoba czeka na to, aż pojawi się jakaś inna może opcja, która mogłaby tutaj dużo zmienić. Jak tutaj jeszcze zerknęłam, mamy kartę cesarz, więc może jakaś ewentualna zmiana, poprawa sytuacji finansowej tej osoby. Może ta osoba rozkręca jeszcze jakiś biznes, czy inwestuje i liczy na to, że jak będzie zarabiać więcej, czy będzie mieć więcej pieniędzy, no to coś tutaj zmieni i ułatwi może całą tą sytuację, albo może ewentualnie szuka pracy w Twoim miejscu zamieszkania, czy odwrotnie, tak, albo no ogólnie jakby zmiana, no poprawa finansów mogła jakby ułatwić tą sytuację dla tej osoby, z perspektywy tej osoby. Okej, zobaczmy w takim razie, jakie Ty masz nastawienie do tej osoby. Karta świat, tak samo, czyli no zdecydowanie dla większości z Was chodzi tutaj jakiś związek na odległość.
Dalej mamy piątkę buław, czyli mamy też tutaj pojawia się to zastanawianie się, jak to tutaj zgrać, jak się dogadać, jak to dopasować. Dwójka mieczy. Rycerz buław. Okej. I karta wieża. Okej, myślę, że jest też coś tutaj w tej sytuacji, być może w tej osobie, na co boisz się popatrzeć. I też mamy dziesiątkę buław, czyli tak odnośnie tej przeprowadzki, jakiś gdzieś ten temat się pojawia. Ale myślę, że tak, że jest tutaj coś w tej osobie, na co boisz się popatrzeć, bo boisz się, że prawda na temat tej osoby, czy jakaś informacja na temat tej osoby może dużo zmienić, albo może wręcz doprowadzić do rozstania. Czyli może ty też widzisz tą osobę teraz takie trochę przez różowe okulary, a gdzieś z tyłu głowy dzwoni ci, że może to, co ta osoba mówi, to nie jest do końca prawdziwe, albo że może jakby może nie do końca wierzysz, że ta osoba jest taka zafascynowana tylko i wyłącznie tobą. Może podejrzewasz, że skoro ta osoba jest dla ciebie taka bardzo podekscytowana twoją osobą, twoim towarzystwem, to może po prostu dla każdego taka jest, czy taki jest. Tak jakby boisz się, że to może być prawdą, że jakby, że fascynacja tobą czy sposób, w jaki ta osoba okazuje ci zainteresowanie, nie jest tylko przeznaczony dla ciebie, że ta osoba po prostu taka jest i wszystkie inne osoby traktuje w ten sam sposób. No ale z drugiej strony boisz się dowiedzieć prawdy na ten temat, no bo po prostu dobrze się czujesz i nie chcesz, żeby się okazało, że, no, że wcale nie jesteś taka, czy taki wyjątkowy, czy wyjątkowa dla tej osoby. I myślę, że tutaj może być jeszcze jakaś, chodzi też o jakąś sytuację, nawet nie sytuację, tylko o to, że jakby boisz się, że ta osoba po prostu nie traktuje cię poważnie. O, może tak będzie najkrócej. I też ale też nie chcesz jakby tego wiedzieć za bardzo, no bo to by wtedy mogło zburzyć cały ten piękny obrazek, który tutaj się między wami zbudował. Okej, zobaczmy, jakie jeszcze uczucia, emocje ma ta osoba względem ciebie. Karta spokój. To też podobnie jak to słońce, takie szczęście bym powiedziała, wewnętrzna radość, taka satysfakcja, rozkosz. Rezygnacja. To myślę, że nie chodzi o rezygnację z ciebie, tylko tak jakby, że jeżeli ta osoba wybierze ciebie, już zdecyduje się na 100% na ciebie, no to wtedy musi zrezygnować z czegoś innego. No albo, no wiecie, jeżeli się nie zdecyduje, no to jeżeli wybierze coś innego, to swoje życie, które gdzieś tam ma, no to wtedy będzie oznaczało to rezygnację z ciebie, chociaż myślę, że to bardziej jest, chodzi o coś innego, tak? Nie tyle o ciebie, co o to, z czego ta osoba musiałaby zrezygnować dla ciebie. Bezsilność, no to się dotyczy ogólnie tej sytuacji. Tak jakby w tym momencie ta osoba nie widzi wyjścia. Jakby nie potrafi jeszcze zrezygnować z tego, wobec czego jest gdzieś jakoś, nie wiem, przyzwyczajona, czy zobowiązana. No i tak jak mówiłam, że ten czekasz czas, to coś tutaj zmieni. I karta żal. No na pewno. I to żal raz z tego powodu, że nie możecie być już bliżej razem, żal z tego powodu, że ta sytuacja tak wygląda, żal z tego powodu, że prędzej czy później ta osoba będzie musiała coś wybrać, jakąś decyzję podjąć. Myślę, że ma nadzieję na, no, na jak najlepsze rozwiązanie tej sytuacji, ale myślę, że też obawia się po prostu ta osoba, że no, że nie uda się znaleźć takiego rozwiązania, które będzie zadowalające dla wszystkich. Zobaczmy, co mamy po Twojej stronie.
Karta duma. No właśnie, to tak jak mówiłam o tym, czego nie chcesz widzieć, że ta osoba jest taka zafascynowana tobą, no to myślę, że nie chcesz tego widzieć, nie chcesz się dowiedzieć, jaka jest prawda, czy tak jest naprawdę, że to chodzi tylko i wyłącznie o ciebie, czy ta osoba do wszystkich taka otwarta jest i taka bardzo jak to pełna, nie wiem, pasji powiedzmy, bo bardzo ci to schlebia i bardzo dzięki temu właśnie czujesz się bardzo wyjątkowo, wyjątkowa i nie chcesz tego zmieniać, nie chcesz wiedzieć ani słyszeć nic, co może to zaburzyć, co może ci to zabrać. Dalej mamy kartę satysfakcja i wstyd. I oczywiście nie ma nic złego w tym, że ty się tak czujesz, zwłaszcza jeżeli masz za sobą jakieś trudne doświadczenia, jakieś trudne sytuacje, jakąś trudną relację, gdzie bardzo ci tego brakowało, no to nic, tylko korzystać, tak? Ale jeżeli chodzi o twoje wątpliwości, to myślę, że ta osoba może jest rzeczywiście otwarta czy otwarty wobec innych też, ale myślę, że nie aż tak jak dla ciebie. Że mimo wszystko jesteś rzeczywiście kimś bardzo wyjątkowym dla tej osoby. Więc może nawet jeżeli ta osoba gdzieś... chociaż nie sądzę, żeby to było aż tak mocno, że tak samo jak z tobą, że flirtuje gdzieś tam z innymi i że wszystkim prawi jakieś komplementy i że wszystkim jest taka zafascynowana jak tobą. Może po części, w sensie może być bardziej otwarty czy otwarta niż inne osoby, ale mimo wszystko ciebie traktuje naprawdę wyjątkowo, więc spokojnie. Karta pogarda. Myślę, że nie chodzi tutaj o pogardę, bardziej może boisz się ty okazywać tej osobie jakby taką otwartość i swoje emocje aż w takim stopniu może jak ta osoba tobie. Może właśnie to wynika z tego, że masz wątpliwości, czy to aby na pewno jest szczere i boisz się otworzyć w pełni. I może też przez jakieś poprzednie trudne doświadczenia czekasz właśnie z wyznaniem uczuć, aż ta osoba podejmie jakąś decyzję, aż będziesz wiedzieć, że to na pewno jest poważna relacja i że ta osoba naprawdę poważnie cię traktuje. I obawa. No właśnie to jest to, co mówiłam, że raz, że nie chcesz tego widzieć jakby prawdy na temat tej osoby, ale może też boisz się po prostu, że ta osoba nie zdecyduje się na ciebie, nie wybierze ciebie, czy nie wybierze tej opcji, która sprawiłaby, że możecie być bliżej, że możecie być na poważnie razem. No i przez to myślę, że zachowujesz trochę taki dystans, taki chłód w stosunku do tej osoby, żeby się po prostu nie sparzyć. I mam jeszcze kartę radość, więc na pewno dobrze się czujesz w towarzystwie tej osoby. Okej. No to weźmy jeszcze jakąś kartę porady dla ciebie. Mamy karta seksualność, więc tą kartę rozumiem jako takie podkreślenie, żeby zadbać o siebie i o swoją energię. Niekoniecznie chodzi tutaj o taki wygląd fizyczny, o po części może też, ale bardziej, wiecie, nie pod takim kątem, żeby komuś imponować swoim wyglądem, tylko po prostu, żeby dobrze się czuć w swoim ciele, żeby też zajmować się swoimi jakimiś zainteresowaniami, tym, co tobie daje sprawia radość. I nie koncentrować się tak bardzo na tej drugiej stronie, nie koncentrować się tak w 100% na tej drugiej osobie, w takim sensie, żeby nie uzależniać swojego życia od decyzji tej osoby, czy od tego, co ta osoba zrobi. Bo często w takich sytuacjach, czy no dużo osób ma takie podejście, że chętnie zrobię to albo tamto, nie wiem, pojadę na jakieś wakacje, pójdę sobie do tej restauracji albo do tamtej, jak już będę z tą osobą. I wtedy wstrzymujemy swoje życie w oczekiwaniu na kogoś, decyzję kogoś, tak? Tak jakby oddajemy swoje życie w czyjeś ręce. No i później ta osoba ma, chcąc, nie chcąc, no, władzę nad tym, co się dzieje z nami. Całą energię swoją oddajemy komuś innemu. Więc myślę, że tutaj ważne jest to, żeby teraz tego nie robić. Żeby żyć po prostu swoim życiem,
bo też to jest to, co tą osobę, co dla tej osoby było atrakcyjne, tak? Ty żyłeś, czy żyłaś swoim życiem i wtedy ta osoba się tobą zainteresowała. A teraz, jak nagle zawiesisz swoje życie, czekając na to, co ta osoba zrobi, no to też będziesz tracić na atrakcyjności. Jakby twoja energia będzie opadać. Więc no, jak masz ochotę gdzieś wyjść, to wyjdź ze znajomymi, masz ochotę gdzieś jechać, to po prostu żyj swoim życiem tak, jak dopóki ta osoba rzeczywiście nie zadeklaruje swoich uczuć wobec ciebie, nie podejmie jakiejś konkretnej decyzji, że chce z tobą być, decyzji i działań, tak, bo gadać to sobie każdy może, no to po prostu żyj swoim życiem. Oczywiście możesz być miły czy miła, uprzejma dla tej osoby. Rozmawiać to nie chodzi o to, żeby stawiać jakąś ścianę i jakiś dystans między wami, tylko po prostu tak jakby, wiecie, jak masz ochotę gdzieś wyjść, to wyjdź, jak masz ochotę coś zrobić. Właśnie tutaj jeszcze mamy kartę self-love, czyli taka miłość do siebie, że to jest teraz najważniejsze. A nie, no żeby, no tak jak już powiedziałam, nie będę się powtarzać, żeby po prostu nie zawieszać swojego życia w oczekiwaniu na tą drugą osobę. Okej, okay, dobrze, to by było tyle na dzisiaj. Polecam też przy okazji moją najnowszą medytację, Twój wymarzony partner, dzięki której odblokujesz przepływ miłości w swoim życiu i dzięki której zaprosisz właśnie wymarzonego partnera, wymarzoną partnerkę do swojego życia, otworzysz swoją energię, otworzysz się na kogoś nowego, na tą idealną osobę. Link znajdziecie poniżej. No i tyle. Mam nadzieję, że to czytanie z Wami rezonuje, że było dla Was pomocne. Dziękuję bardzo za oglądanie i do usłyszenia niedługo. Witam grupę numer 2, która wybrała muszelkę i kartę sezonowe zbiory. Więc tutaj mam takie poczucie, że to jest jakaś sytuacja, w której może nie do końca się jeszcze znacie. Gdzieś, gdzie ta osoba dopiero obserwuje Cię z boku, ewentualnie Ty tą osobę. Zobaczymy za chwilkę, co nam się tutaj dalej pokaże. Więc zobaczmy, jakie ogólne nastawienie do Ciebie ma Twoja osoba. Mamy kartę Księżyc. Karta Magik. I karta Papież. Okej, okay, więc może tutaj chodzić o jakąś sytuację, gdzie rzeczywiście może jesteś na jakimś wyższym stanowisku niż ta osoba, może jesteś jakimś wykładowcą, nauczycielem, szefem, nie wiem, może prowadzisz jakiś biznes, i tak jakby ta osoba obserwuje Cię z boku i myślę, że ma poczucie, że jest, nie jest wystarczająco dobra dla Ciebie i póki co to jedyne, co to ma nadzieję na to, że w jakiś magiczny sposób zwrócisz uwagę na tą osobę. Zobaczmy. Dobra, zobaczmy dalej. Zobaczmy dalej, co nam się tutaj pokaże. Karta Umiarkowanie. Siódemka Kielichów. I Królowa Kielichów, więc myślę, że tak jakby ta osoba miała wrażenie, że jakby zastanawiała się nad tym, czy jest szansa, że wy w ogóle możecie do siebie pasować. Tak jakby, no właśnie, może jesteście z dwóch różnych, mogą być właśnie różne stanowiska, może duża różnica wieku, może, no nie wiem, w jakiś sposób dwa inne światy. Ale tak jakby ta osoba czuła intuicyjnie, albo właśnie miała duże, duże nadzieje na to, że w jakiś sposób udałoby Wam się, uda Wam się połączyć mimo dużych różnic. Ale jednocześnie myślę, że też ta osoba ma takie poczucie, że Ty nie jesteś zainteresowany czy zainteresowana. Czyli tak jak mówię, że ta osoba ma duże wątpliwości co do tego, czy jest wystarczająca, czy wystarczający dla Ciebie. Dalej As Kielichów. Wow, Paś Kielichów. I Paś Monet. Dobra, weźmiemy od razu jeszcze dalej karty. Karta Siła. Wieża. I Rycerz Buław. Ok, więc zdecydowanie ta osoba jest tobą
zafascynowana, mocno zainteresowana, obserwuje cię i myślę, że ma trochę takie podejście, że musiałby wydarzyć się jakiś cud, żebyś ty zwrócił czy zwróciła uwagę na tą osobę, a jednocześnie myślę, że też ta osoba dzięki temu, że jesteś jakby taką wysoko postawioną poprzeczką dla tej osoby, no to ma takie ambicje, żeby stać się kimś lepszym, żeby pokazać ci się z lepszej strony, może żeby jakoś popracować nad swoimi umiejętnościami flirtowania czy zagadowania do ludzi, może nad swoim poczuciem humoru, jakby popracować nad tym, żeby, nie wiem, może rzeczywiście, jeżeli jest to osoba, jakiś, nie wiem, uczeń twój, czy ktoś gdzieś w jakiejś grupie, którą powiedzmy zarządzasz, no to żeby poprawić swoją jakość, tak, pracy, czy swoją wiedzę, żeby móc ci zaimponować w jakiś sposób. To bardzo jestem ciekawa, jakie ty masz nastawienie do tej osoby w takim razie. Zobaczmy, jakie ty masz nastawienie do tej osoby. Dziesiątka mieczy. Rycerz buław. Cesarz, czyli jakby potwierdzenie trochę tego, że rzeczywiście możesz być na jakimś wyższym stanowisku. I karta kochankowie. Okej, więc to, co tutaj widzę, to to, że i mamy dziewiątkę mieczy. Więc myślę, że ty masz za sobą jakąś trudną relację, jakąś trudną sytuację i mocno jakby dużo jeszcze tej energii, dużo jakiegoś zranienia, dużo jakiegoś rozczarowania jeszcze w tobie jest. Tak jakby może nie do końca poukładałaś, czy poukładałeś się po rozstaniu, czy no, po jakiejś trudnej sytuacji. Myślę, że jeżeli chodzi o tą osobę, mamy kartę kochankowie, więc myślę, że macie dobry kontakt, albo że widzisz też potencjał w tej osobie na relację, na bliższą znajomość. Chociaż właśnie z tym cesarzem tutaj, co my tutaj mieliśmy, dziewiątkę mieczy. Wezmę może jeszcze jedną kartę, zobaczymy, co tutaj jeszcze. I karta głupiec, okej. Czyli myślę, że mimo wszystko jesteś też zainteresowana, czy zainteresowany tą osobą i skłonna do tego, żeby spróbować coś, otworzyć się, spróbować jakoś zbliżyć się do tej osoby. Może po części to jest, wiecie, tak jak czasami właśnie ktoś wychodzi z trudnej relacji, z trudnej sytuacji, to ma ochotę pospotykać się z kimś czasem tak, o, po prostu dla poprawy humoru. Więc tutaj może trochę chodzić o taką sytuację. Może nie jesteś w pełni gotowy czy gotowa na coś poważnego, ale chociaż może tutaj z tą kartą kochankowie. Kto wie, myślę, że no jeżeli jeżeli zdecydujesz się zbliżyć jakoś do tej osoby, to raczej z takim otwartym umysłem, takie otwarte podejście, że zobaczymy, co czas pokaże, tak? Bez takiego nastawiania się, że to jest ta jedna, jedyna osoba, z którą na pewno resztę życia skończę, tak? Może to będzie jakiś romans, może to będzie przyjaźń, może to będzie rzeczywiście długoterminowa relacja. No, tak jakby co by to nie było, to myślę, że jesteś otwarty czy otwarta na to, żeby spróbować. Ciekawe. Dobrze, zobaczmy, co tutaj nam się jeszcze pokaże z kart emocji. Jakie uczucia, emocje ma ta osoba względem ciebie. Mamy kartę rozczarowanie, więc myślę, że ta osoba no po prostu boi się, że nie ma ci nic do zaoferowania, albo że nie ma czym ci zaimponować, że nie jest wystarczająco dobry czy dobra dla ciebie. I że boi się po prostu, że się rozczarujesz, jak się bliżej poznacie. Karta rozpacz, wow. Nienawiść, chociaż to nie czuję jako nienawiść, bardziej ja tą kartę często widzę, jak gdyby ta osoba chciała, powiedzmy, że ciebie złapać tak jak tego pomidora i po prostu mieć dla siebie, nie? Zwłaszcza, że mamy tutaj inne pozytywne karty. Ta rozpacz, to myślę, że jakby przy tobie ta osoba zdaje sobie jakby
przy tobie z tej osoby wychodzą różne wątpliwości, różne. No tam, gdzie ta osoba czuje się niewystarczająco dobra, tak, no to przy tobie to czuje. Jakby się spotykała z kimś, powiedzmy, z niższym statusem niż ty, cokolwiek to oznacza, no to pewnie czułaby się, wiecie, na równi. Nie wychodziłyby z niej te wszystkie obawy, jakieś takie niskie poczucie wartości i tak dalej. Poczucie bliskości. I karta spokój. Ok. Zobaczmy, co mamy po twojej stronie. Obawa. Ból. Myślę, że tutaj mocno przebijają właśnie te doświadczenia z poprzedniej relacji. To te uczucia. Wściekłość. Pożądanie. No to już bardziej tutaj z tym. I pogarda, to nie sądzę, że chodzi tutaj o pogardę, po prostu o to, że jesteś na wyższym stanowisku jakimś, w jakiś sposób. Czy wiekiem, może duża różnica wieku. I trochę tak jakbyś patrzyła z góry. Myślę, że nie patrzysz wcale z góry na tą osobę, ale po prostu przez to, że jesteście, no tak jak mówię, na różnych stanowiskach, na różnej wysokości, to może sprawiać takie wrażenie tego, tej różnicy. Okej, okay. No i co tutaj jeszcze odnośnie tych trudnych emocji? Mi się wydaje, że to są takie wątpliwości też, że chętnie bym spróbowała z tą osobą, czy spróbował spotykać się z tą osobą, ale dużo trudnych emocji się odzywa, no, w związku z tym, jak ktoś potraktował cię wcześniej. Okej. Okay. Weźmy kartę porady. Mamy kartę bratnie duszę, więc myślę, że to jest taka, niekoniecznie oznacza to, że ta osoba jest twoją bratnią duszą, ale na pewno taką przyjazną duszą i kimś, kto nie potraktuje cię w taki sposób, jak ten ktoś z przeszłości. Ktoś, kto rzeczywiście byłby bardzo delikatny, przyjazny wobec ciebie. Wow. I karta pokusa. Ciekawe. To tutaj mogę też polecić po pierwsze moją najnowszą medytację. Twój wymarzony partner, którą znajdziecie u mnie na stronie. Jest to medytacja, która pomoże Wam oczyścić swoją energię z różnych blokad, które blokują właśnie przepływ miłości, jakieś traumy różnorodowe, jakieś trudne emocje. I również właśnie zaprosić wymarzonego partnera do swojego życia. A jeszcze odnośnie tych Twoich emocji, chciałabym tutaj dodać, że warto jest, a wręcz konieczne jest to, żeby te trudne emocje z jakiejś jednej konkretnej relacji, może z kilku poprzednich relacji, zostawić przy tych poprzednich relacjach. I to, no to można zrobić na różne sposoby. Można skorzystać z jakiejś terapii, z jakichś warsztatów, z różnych metod pracy z ciałem, z emocjami, może też z negatywnymi myślami, z przekonaniami, między innymi właśnie tą moją medytacją, ale też na przykład możesz napisać list do tego byłego partnera albo partnerów, czy jeżeli to jest jakaś inna osoba, ktokolwiek to jest, napisać po prostu jakiś list i wyrzucić w tym liście z siebie wszystko to, co leży Ci na sercu, ten ból, tą obawę, tą wściekłość, to jak ta osoba Cię potraktowała, to jak się czujesz, to jak to wpłynęło na Twoje poczucie wartości, to jak to teraz oddziałuje na Twoje relacje z innymi ludźmi. I tego listu nie musisz wysyłać tej osobie, to jest tak naprawdę dla Ciebie, żebyś mógł czy mogła właśnie te emocje wyrazić, żeby nie przenosić ich później na kolejne relacje. Bo nawet widzisz, jeżeli tutaj poznasz kogoś, kto naprawdę będzie bardzo przyjazny, tak, czy wrażliwy i delikatny wobec Ciebie, no to te emocje, które tutaj się które w Tobie powstały, one są w Tobie i Ty je zabierasz wszędzie ze sobą, do każdej kolejnej relacji. I może na początku wszystko będzie dobrze, ale one z czasem zaczną wypływać i z czasem będą się powtarzać te same schematy, które pojawiły się w tej relacji, w której byłeś czy byłaś, dopóki rzeczywiście nie zrobisz porządku
z tymi emocjami, dopóki ich nie uwolnisz, dopóki nie zostawisz ich tam w przeszłości, tak? Dopóki nie oddasz ich do tego miejsca, w którym one do Ciebie przyszły, w którym się przykleiły, że tak powiem. Więc tutaj bardzo naprawdę polecam, bo szkoda życia, szkoda Twojego zdrowia, żeby nosić te trudne emocje. Jest naprawdę mnóstwo sposobów, na które można sobie z tym poradzić, więc warto z nich skorzystać dla własnego dobra i dla własnego szczęścia przede wszystkim. Okej, dobrze, to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne i do usłyszenia niedługo. Witam grupę numer 3, która wybrała Awenturyn i kartę Medytacja o kreatywność. Okej, zaraz zobaczymy, o co z tą kartą chodzi, ale zobaczmy na początek, jakie ogólne nastawienie ma do Ciebie Twoja osoba. Mamy kartę Papież, karta Świat i karta Umiarkowanie. To niby te karty pozytywne, ale wiecie co, jakieś takie mam dziwne przeczucie. Jakby ta osoba chciała Cię w jakiś sposób zmienić. Albo żebyś Ty się w jakiś sposób zmieniła, czy zmienił. Jeżeli mamy kartę Świat, może tutaj chodzi o jakąś relację na odległość. Na dystans, więc może ta osoba, może o tą zmianę chodzi po prostu pod kątem takim, że ta osoba ma nadzieję na to, że to Ty się przeprowadzisz do tej osoby, żebyście mogli być razem. No to wtedy jeszcze okej, można to zrozumieć. Ale zobaczmy, co nam się dalej pokaże. Tutaj jeszcze mamy kartę Wieża. Jakieś mam takie dziwne przeczucie co do tej osoby, nie wiem czemu. Zobaczmy, o co tutaj chodzi. Karta Magik, Rycerz Monet, karta Siła Zobaczmy dalej. Rycerz Buław, nie Rycerz Buław, tylko Król Buław, Król Monet i dziewiątka mieczy i dalej mamy dziewiątka monet, dwójka mieczy i trójka kielichów. Ja zobaczę od razu, też sobie po Twojej stronie karty wyciągnę, jakie Ty masz nastawienie do tej osoby. Szóstka mieczy, piątka monet. No właśnie, coś tutaj jest nie tak. Pustelnik, królowa mieczy i czwórka buław. Okej, więc rzeczywiście może tutaj chodzić o taką sytuację, gdzie ta osoba oczekuje, że się przeprowadzisz po prostu do niej, albo że zostawisz coś dla niej, coś ważnego dla siebie. I to sprawia, daje Ci takie poczucie samotności. No tutaj akurat w tym przypadku z przeprowadzką jak najbardziej byłoby to, pasowałoby to, tak? Że przeprowadzasz się jakby, tak jakby ta osoba wyrywała Cię z Twojego jakiegoś otoczenia, z Twojej strefy komfortu nawet, chociaż strefa komfortu ma taki trochę negatywny wydźwięk, po prostu z Twojego domu. I oczekiwała, że będziesz szczęśliwy czy szczęśliwa gdzieś, gdzie ta osoba jest, ale Ty tak naprawdę będziesz się tam czuć samotna, czy samotny, może już się czujesz i może już tam jesteś, tak? Jakby ta osoba miała takie poczucie, że przecież to jest dla Twojego dobra, że może, nie wiem, gdzieś tam w jakimś innym kraju, że są lepsze perspektywy dla pieniędzy, nie wiem, może lepszy paszport, jak będziesz miała lepszą, inną tam jakąś, nie lepszą, ale jakąś tam jakiś inny paszport, inną narodowość, czy no, że możesz znaleźć lepszą pracę, tak jakby kompletnie ta osoba nie widziała tego, że po prostu Ty jesteś tam sam, czy sama. I tak jakby ta osoba oczekiwała, że
Jakby nie widziała nic złego w tym, że jest dla ciebie całym światem. W sensie jakby właśnie oczekiwała, że będzie dla ciebie całym światem. A nie widziała tego, że przecież to nie jest w porządku. I myślę, że tęsknisz też jednocześnie za tym swoim, powiedzmy, starym życiem, za tą swoją przeszłością, gdzie była radość, gdzie byli znajomi, gdzie były miejsca, które znasz, w których się dobrze czujesz. Więc no, dla części z Was to może być, że rzeczywiście już taka przeprowadzka tutaj nastąpiła, no a dla części z Was może być, że jesteś dopiero gdzieś tam na etapie dyskusji na ten temat. No i mamy tutaj jeszcze Króla Buław, czyli myślę, że trochę tutaj czuję, ja nie lubię takich żadnych etykietek komukolwiek przyklejać, czy takich definicji, no ale taka narcystyczna osobowość, muszę to powiedzieć, bo już tutaj po tej karcie na samym początku mi się tu tak pokazywało, że tak jakby ta osoba próbowała sprawić, że będzie dla ciebie całym światem i chciała być dla ciebie całym światem i zupełnie nie widzi nic złego w tym, że ty nie jesteś szczęśliwy czy szczęśliwa. Ale może dla ciebie ta osoba jest bardzo atrakcyjna i jakby, więc to też nie jest tak, że bez powodu się tak dobraliście, że może ty masz też jakieś niskie poczucie wartości, może myślisz, że bez partnera czy bez partnerki jesteś bezwartościowa czy bezwartościowy, a że ta osoba jest taka przystojna, właśnie może gdzieś jeszcze, nie wiem, dużo zarabia, ma dobrą pracę, mieszka gdzieś za granicą, w jakimś nie wiadomo jakim mieście, czy nie wiadomo w jakim kraju, więc tak jakby samo to dawało ci większe poczucie wartości, że jeżeli ja jestem z taką fajną, przebojową, przystojną czy piękną osobą, no to przecież ja jestem lepsza, tak? Czy lepszy, że to mi daje jakby takie lepsze poczucie wartości. No właśnie, czy aby na pewno? Bo myślę, że tutaj ważne jest twoje poczucie szczęścia, czy ty się dobrze czujesz. Poczucie wartości szukamy w sobie i budujemy w sobie wewnątrz, a nie zewnątrz. Żadna rzecz, żadna osoba nie da nam tego poczucia wartości. I to widać właśnie tutaj po tych kartach. I po tym smutku, i po tej tęsknocie za tym, gdzie czułaś się, czy czułeś się dobrze. No ciekawe. Zresztą też muszę dodać, że to nie chodzi mi, tak jak powiedziałam, że narcystyczna osoba, ja nie twierdzę, że ta osoba jest zła, tylko myślę, że nie zdaje sobie sprawy z tego, że to, co robi, jest nie jest najlepsze dla ciebie. Może ta osoba ma dobre intencje, no ale dobre intencje, no to wiecie, to wcale nie znaczy, że no dobra, zobaczmy, co nam się dalej pokaże. Jakie uczucia i emocje mamy po stronie tej osoby względem ciebie? Mamy kartę tęsknota. Okej, więc tutaj, tak jak mówię, no dla części z Was może już mieszkacie razem, dla części może nie. Chociaż myślę, że ta osoba ma właśnie taką głęboką tęsknotę za kimś, za czymś i jakby próbuje dostać to od ciebie. Nie mając zupełnie świadomości tego, że to tak nie działa. Ani ty nie jesteś w stanie swojego niskiego poczucia wartości załatać tą osobą, ani ta osoba nie jest w stanie żadnych swoich braków załatać tobą. To jest, wiecie, no, taka podstawa do toksycznej relacji, więc no, może uważajcie tutaj z tym. Dalej mamy radość. Rezygnacja. Nienawiść. I to jest nie tyle nienawiść, co właśnie taka chęć posiadania tego, żeby mieć ciebie tylko dla siebie. Albo żeby dostać coś od ciebie. Właśnie dostać to coś, czego tej osobie brakuje, ale jednocześnie coś, czego ty nie możesz tej osobie dać. Nawet jeżeli będziesz się starać i stawać na głowie, to jakby to dwa zupełnie inne puzelki, nie? To do siebie nie pasuje. Podniecenie. No dobra, może weźmy jeszcze tą. Poczucie bliskości. Okej. I zobaczmy, co mamy po twojej stronie. Karta spokój. Wstyd może, ale zobaczcie, że tutaj też siedzi
osoba sama, nie? Zobaczcie tutaj. Zobaczcie też tutaj. Więc to takie głębokie poczucie samotności. Więc może ty masz w sobie takie głębokie poczucie samotności. Gdzieś to często z dzieciństwa takie rzeczy gdzieś no, w nas siedzą. W dzieciństwie może rodzice pracowali, nie mogli się nami zajmować, może zajmowali się rodzeństwem, może ktoś jeszcze chorował i my byliśmy zostawieni sami sobie. I później w dorosłość zabieramy to poczucie samotności, tak? I później wchodzimy w jakieś relacje, w których czujemy się sami, w których myślimy, że ta osoba, jak będę z tą osobą, no to ta osoba załata tą moją dziurę, wypełni to poczucie pustki i samotności, a tak naprawdę koniec końców okazuje się, że ta osoba, że przy tej osobie jeszcze bardziej czuje się w taki sposób. Skrucha. Więc myślę, że też miałabyś wyrzuty sumienia, gdybyś tej osobie odmówił, czy odmówiła w tym momencie. Bo ta osoba ewidentnie pokazuje same superlatywy, same pozytywne strony i jak bardzo jej na tobie zależy. Więc też takie poczucie, takie wyrzuty sumienia względem tej osoby mogą się pojawić po twojej stronie. No ale no, pamiętaj, że to jest twoje życie i no, że nie jesteś w stanie dać tej osobie szczęścia, nawet jeżeli na to teraz wygląda i ta osoba się tak zachowuje, no to ta osoba musi znaleźć szczęście sama w sobie i ty tak samo musisz znaleźć to szczęście sama w sobie, czy sam w sobie. Okej. Karta złość i to jest taka złość z rozczarowania, tam gdzie za jakiś raz, że muszę tutaj porzucić siebie, tak? Więc wiesz, że coś nie jest dla ciebie dobre, ale i tak wybierzesz na korzyść tej drugiej strony, no bo przecież nie chcesz jej odmówić, nie chcesz jej zranić. No i później tutaj będzie taka złość, nie? Że sama swoje granice przekraczam, czy sam swoje granice przekraczam. Ja tutaj wam bardzo, bardzo polecam pracę z wewnętrznym dzieckiem, może nawet jakąś terapię, czy cokolwiek, dużo różnych fajnych poradników jest, nawet fajnych kanałów na YouTubie, z których możecie skorzystać. Jakieś biografie, czasami ludzie też swoje historie opowiadają i to naprawdę motywuje i daje nam też inną perspektywę i pomaga nam zmienić podejście do siebie i do życia i do relacji, bo no wiecie, no koniec końców sami podejmiecie decyzję i czasami no, trzeba wejść w taką relację, w taką sytuację i podjąć jakąś decyzję, żeby zobaczyć, czy to było dla mnie właściwe, czy nie. Ale to, no nie, no to zrobicie jak chcecie, nie? Ale uważajcie po prostu i zadbajcie o siebie, o swoje dobro również, bo to jest tutaj bardzo, bardzo ważne. I tak jak mówię, no ja nie twierdzę absolutnie, że ta osoba jest zła i że tej osobie na tobie nie zależy i wszystko, co ta osoba mówi, jest prawdą prawdopodobnie, z tym, że tak jak mówię, to taka pustka, którą ta osoba prawdopodobnie czuje, którą chce wypełnić tobą, no to tego się nie da w ten sposób załatwić, że ta osoba też musi wziąć odpowiedzialność za swoje jakieś zranienia, za swoje uczucia, odczucia. I co chciałam powiedzieć? No, że ta osoba nie jest zła na pewno, ale... A gdzieś mi uciekło. Uciekło mi zdanie. No, no, w każdym razie nie chodzi mi tutaj o tą osobę, tak? Nie chodzi o jakieś oczernianie tej osoby, bo absolutnie, absolutnie nie o to chodzi. Tylko po prostu nie da się pewnych rzeczy załatwić w ten sposób. Dobra, zobaczmy jakąś poradę dla ciebie. Tak, karta smutek to jest już wiecie co, raz, dwa, trzy, z tym wstydem też możemy jako smutek, no trzy karty, te też zobaczcie na tą szóstkę mieczy, też ta osoba nie wygląda na szczęśliwą, że musi się gdzieś tam przeprowadzać, czy żeby coś zmienić, więc to na pewno z tym smutkiem to jest coś do popracowania, chociaż wiecie, też mi tak przeszło przez myśl, że
Nie, absolutnie, właśnie może to chyba chciałam powiedzieć, że absolutnie nie chodzi mi o to, że wy nie macie być z tą osobą, że macie zrywać relacje, związek z tą osobą, że ważne jest tutaj to, żeby zadbać o siebie. Możecie być razem i może to rzeczywiście będzie miłość waszego życia. Może tak, może nie, tego ja nie wiem. Ale bez tej pracy ze sobą, bez pracy nad tym swoim głębokim smutkiem, nad tą samotnością, to wam będzie się i tak pojawiać. Bez względu na to, czy wy będziecie z tą osobą, czy z jakąkolwiek inną, czy będziecie sami, czy będziecie z kimś. Więc to jest tutaj ważne, żeby na to popatrzeć. Bo tak właśnie o to mi chodziło. Także ja nie mówię, że ta osoba jest zła i że macie z nią nie być. Ale jeżeli im bardziej chcecie z tą osobą być, tym bardziej warto, żebyście mieli świadomość tego, że ta osoba tej pustki nie wypełni. Że może być najwspanialsza osoba na świecie, mieć najlepsze intencje, ale i tak nie jest w stanie wam dać tego czegoś, czego nie dostaliście na przykład w dzieciństwie. No to są takie rany, które naprawdę, które trzeba sobie no już z czasem samemu wypełnić. Okej. I mamy jeszcze kartę ściągnij swoją maskę, więc myślę, że też tutaj szczerość jest ważna. Na pewno szczerość ze sobą, w drugiej kolejności myślę, że z tą osobą, może szczera rozmowa na ten temat, jak ty się tak naprawdę czujesz. Bo często jest tak, że my robimy coś dla dobra drugiej osoby, nie chcemy kogoś zranić, a przez to nie mówimy prawdy, nie mówimy, jak się czujemy, no i później z czasem po prostu pojawia się taka zgorzkniałość i mamy pretensje do tej drugiej strony, że ja się poświęciłam, bo zrobiłam to i to, a ty tego nie doceniasz. No ale tak naprawdę ta osoba często nawet nie wiedziała, że ja się poświęciłam, nie wiedziała, że ja podjęłam jakąś decyzję, bo ja to zrobiłam po prostu zakładając, że to jest coś, czego ta osoba chce. Więc tu też warto szczerze porozmawiać i powiedzieć, jak ty się tak naprawdę czujesz, jakie masz obawy. A przed tym na pewno warto ze samą sobą, czy ze samym sobą porozmawiać na ten temat, czego ja tak naprawdę chcę, jak ja się tak naprawdę czuję, co ja myślę, że relacja z tą osobą zmieni w moim życiu, jakie ja zmiany potrzebuję, czy aby na pewno ta osoba jest w stanie zmienić to coś w moim życiu, czy to jest coś, nad czym ja muszę rzeczywiście sama popracować, czy sam i wziąć za to odpowiedzialność. I wtedy dopiero jako pewna siebie, szczęśliwa wewnętrznie osoba, zacząć relację z kimś, gdzie możemy się dzielić szczęściem i iść razem wspólnie przez życie, a nie próbować uzupełniać swoje rany. Okej. Dobrze, to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne. Dbajcie o siebie przede wszystkim. Wszystkiego dobrego Wam życzę i do usłyszenia niedługo. Witam grupę numer 4, która wybrała różowy kwarc i kartę zmiana i progres. Ja mam po tej karcie trochę takie przeczucie, że ta osoba może się boi, że ją zostawisz. Może ty się zaczynasz właśnie zmieniać, rozwijać, interesujesz się rozwojem osobistym, może jakąś terapię zaczęłaś czy zacząłeś. Jakby tak życie w ciebie wstąpiło, no a ta osoba jest dalej tam, gdzie była, i trochę może jeszcze nie ma motywacji, nie ma energii do tego, żeby zacząć też coś zmieniać w swoim życiu, i póki co boi się, że tak się rozkręcisz, że po prostu zapomnisz o tej osobie i ją zostawisz. No ale to tak ogólnie na wstępie, zobaczmy, co mamy dalej. Jakie ogólne nastawienie do ciebie ma ta twoja osoba? Mamy kartę Sąd Ostateczny. Okay. Karta Diabeł. Karta Wieża. Co tutaj jeszcze mamy? I karta Sąd Ostateczny w tej jakby pozytywnej wersji. Tutaj w tej talii mamy jakby każda karta ma dwie wersje. Jedną taką bardziej negatywną, drugą bardziej pozytywną. No i tutaj mamy obydwie w tym przypadku. Więc jeżeli chodzi o resztę kart, no to myślę, że no tak jak mniej więcej powiedziałam, że mogła to być jakaś toksyczna wręcz relacja, czy jakaś,
może nie toksyczna relacja, ale pewnie jakieś toksyczne zachowania się tam pojawiały. Coś, co rzeczywiście sprawiało, może dużo jakichś kłótni było między wami, coś, co sprawiało, że się odsuwaliście od siebie, że dużo walczyliście, że dużo tak jakby negatywnie na siebie wpływaliście i tak jakby bardziej ta relacja was męczyła niż rozwijała, bardziej wam podcinała skrzydła niż dodawała skrzydeł. I też absolutnie nie mówię, że to ta osoba była zła. No tak czasami jest, że wejdzie się z kimś w relację, jedna osoba jest wspaniałą osobą, druga jest wspaniałą, a jak się dobiorą, no to nagle działają na siebie no, w jakiś taki negatywny sposób. Więc to ani nie znaczy, nie świadczy źle ani o tobie, ani o tej drugiej stronie. No, czasami po prostu tak jest. Więc jeżeli chodzi, tutaj jeszcze właśnie mamy kartę cesarz, więc wtedy też tej niższej odsłonie to jest ta karta. Więc myślę, że ta osoba widzi ciebie, widzi, że się zmieniasz, widzi, że odżyłaś czy odżyłeś. Może tuż po jakimś rozstaniu nawet jest, albo gdzieś na granicy po prostu rozstania. I ma i wyrzuty sumienia, i takie poczucie winy. Może tym bardziej widzi, jak na ciebie wpływała, czy wpływał. I tutaj z tą kartą sąd ostateczny, myślę, że ta osoba chciałaby też coś zmienić, chciałaby może przeprosić za coś, może chciałaby, czy chciałby wyjaśnić ci coś, wyjaśnić, dlaczego tak, a nie inaczej się zachowuje, czy zachowywał, czy zachowywała. No, ale to czasami dużo osób chce coś zrobić, chce coś powiedzieć, ale nigdy tego nie robi, więc to też tak, wiecie, z przymrużeniem oka. Dobra, no to zobaczmy, co mamy dalej w takim razie. Królowa monet. Rycerz mieczy. I koło fortuny. Okej, więc myślę, że ta osoba, tak jak mówię, po pierwsze widzi, że ty się zmieniasz, że dorastasz, w sensie niezależnie od wieku, że jakby dojrzewasz emocjonalnie, że nabierasz więcej pewności siebie, więcej takiego takiej powagi, więcej szacunku wymagasz od siebie, może też granice stawiasz coraz bardziej, że coraz lepiej ci się powodzi, może też jakiś swój biznes. Właśnie, to też, bo mówiłam o takim rozwoju osobistym, o jakiejś terapii, może tutaj chodzi o twój biznes też, że bardziej rozkręcasz swoją karierę i lepiej ci się powodzi finansowo, tak, i przez to lepiej się czujesz, lepiej wyglądasz i tak dalej. Może to nie ma nic akurat w twoim przypadku wspólnego, rzeczywiście bezpośrednio z takim no z rozwojem osobistym, no to ma tak czy inaczej, no ale z taką jakąś terapią. Więc tak czy inaczej ta osoba to widzi i myślę, że ma takie poczucie, że jakby, że ma świadomość tego, że jeżeli nie zmieni się, jeżeli nie pośpieszy się z tym, żeby też coś ze sobą zrobić po swojej stronie, no to ta wasza relacja po prostu wisi na włosku i w każdej chwili może się po prostu wszystko się może wydarzyć, tak? Możecie się tak rozejść, tak rozstać, że już nigdy nic więcej z tego nie będzie. Dalej mamy czwórkę kielichów. Trójka mieczy. I królowa buław. Okej, więc ty na pewno bardzo się zmieniłeś, czy zmieniłaś. I ta osoba zdecydowanie to widzi, po prostu nagle, no tak jak mówię, jakbyś zmartwychwstał, nagle życie w ciebie wstąpiło i ta osoba zdecydowanie to widzi, ale myślę, że tak jak mówiłam, sama nie ma motywacji, sama nie ma siły jeszcze do tego, żeby zrobić coś po swojej stronie. I myślę, że to wywołuje w niej właśnie takie poczucie winy, poczucie też taki lęk i dużo wątpliwości, może takie no, poczucie, tak, że obwinia siebie ta osoba i wie, że może cię stracić i boi się tego, że cię straci, no ale jednocześnie właśnie jest w takim potrzasku, no bo nie wie, co ma ze sobą zrobić. Okej, dalej dziesiątka buław, ósemka kielichów.
Dziewiątka buław. I tak mi przyszło, wiecie, na myśl, że czasami to są właśnie takie sytuacje, gdzie jest para, często kobieta, mężczyzna czasami też, no w każdym razie jedna osoba, jedna strona, no, z miłości zaczyna wszystko dla drugiej osoby robić, tak, no załóżmy, że kobieta dla mężczyzny gotuje, mu sprząta, troszczy się o niego, ale sama też pracuje, jakby wszystko bierze na siebie, nie? Na swoją głowę, a jego odciąża ze wszystkiego. Więc robi się taki dysbalans i w pewnym momencie, no, albo on odchodzi i ona zostaje z tym ciężarem, albo ona się po prostu wkurza i zrzuca mu to wszystko, ten cały ciężar, i zajmuje się sobą i też idzie swoją drogą. I myślę, że to jest właśnie tutaj taki scenariusz, gdzie po prostu ty byłeś, czy byłaś tą osobą, która wcześniej brała na siebie wszystko, ta osoba była zupełnie odciążona, ale właśnie, bo to jest jednocześnie, że my zabieramy te ciężkie rzeczy od tej osoby, ale my też zabieramy siłę tej osobie do tego, żeby ona, czy on właśnie mógł rozwijać się, mógł robić. I taka osoba często właśnie traci energię do tego, żeby pracować, żeby w ogóle cokolwiek robić ze sobą. I siada po prostu na kanapie przed telewizorem, no i tyle. I później właśnie myślę, że po prostu wkurzyłaś się, czy wkurzyłeś, rzuciłeś tej osobie wszystko, ciężary, odpowiedzialność. No i nagle to jest taka bomba dla tej osoby, bo nie dość, że nie ma siły, bo powoli tą siłę traciła czy tracił, żeby wziąć odpowiedzialność za siebie i za swoje życie, więc nie ma w tym momencie jeszcze siły do tego, żeby nagle cały ten ciężar podnieść. Z drugiej strony nie chce cię stracić. I no i właśnie w takim jest teraz potrzasku, nie? I nie wie, co ma zupełnie, co ma zrobić. Nie wie w ogóle, w którą stronę, czego się tutaj złapać. No cóż, życie. No dobra, zobaczmy, co mamy po Twojej stronie. Może nam się coś jeszcze pokaże, co ciekawego. As mieczy. Dziewiątka mieczy. Karta kochankowie, ale do góry nogami. I ósemka monet. No tak, czyli zdecydowanie zajęłaś, czy zająłeś się teraz sobą. Masz nowe pomysły, rozwijasz się, pracujesz, może właśnie swój jakiś biznes rozkręcasz, albo praca taka no, nad sobą, albo jedno i drugie, całkiem prawdopodobnie. I jeżeli chodzi o tą osobę, no to myślę, że bardzo się martwisz też tym, że to tak wyszło i mimo tego, że ta miłość jest, to masz wątpliwości, bo myślę, że miałaś czy miałeś nadzieję, że jak odejdziesz, to ta osoba od razu wstanie, podniesie się i będzie walczyć o Ciebie i też się ogarnie i będzie starała się, starał Cię zatrzymać, ale coś takiego się nie wydarzyło i im bardziej, im lepiej się czujesz, im bardziej idziesz swoją drogą, tym bardziej masz świadomość tego, że tą osobę możesz stracić i tym bardziej martwi Cię to, że ta osoba nie wraca, nie walczy o Ciebie, nie próbuje Cię zatrzymać, tak, nie próbuje jakby ściągnąć Cię z powrotem do siebie. Ale no tak jak powiedziałam, myślę, że to nie wynika z tego, że ta osoba nie ma żadnych uczuć, tylko tak jakby dla tej osoby to jest za dużo naraz i absolutnie nie twierdzę, że masz cokolwiek zmieniać, idź swoją drogą, bo dobrze, że tak robisz, dobrze, że idziesz w swoim kierunku, bo to jest tak naprawdę jakby najlepsze, co możesz dla tej osoby w tym momencie zrobić, po prostu zająć się sobą i myślę, że jest duża szansa. Chociaż no nie jest powiedziane różnie, no czasami taka osoba się rzeczywiście podniesie i zacznie nad sobą pracować, no czasami nie, ale cokolwiek by było, w sensie, może inaczej, jeżeli ta osoba się nie podniesie, no to, to myślę, że to nie do końca jest jakby Twoja, znaczy nie do końca, to nie jest Twoja wina, to prawdopodobnie ta osoba ma jeszcze jakieś inne ciężary, jakieś inne trudności, jakąś inną drogę w swojej duszy, która ją trzyma tam, gdzie jest. I to jest no, taka decyzja tej osoby, że może po prostu nie chce iść tą drogą, co ty. No i to też nie ma się co martwić. No czasami tak jest, że drogi się po prostu muszą rozejść, ale im bardziej ty będziesz szczęśliwa czy szczęśliwy, tym większa jest szansa na to, że tej osobie będzie lepiej, że ta osoba pójdzie też w tą drogę, a jeżeli nie, to chociaż szansa na to, że w tym swoim
dołku, powiedzmy, w którym ta osoba jest. Może znaleźć po prostu kogoś innego, kto będzie w takiej samej energii i po prostu mogą sobie tam szczęśliwie razem siedzieć, a ty możesz szczęśliwie iść swoją drogą i szczęśliwie poznać kogoś innego, kogoś nowego, kogoś, kto będzie bardziej do ciebie pasował. Oczywiście tutaj scenariuszy jest bardzo dużo, więc to też no tak z przymrużeniem oka, jak to się może potoczyć, bo to naprawdę w ciągu, tak mam około fortuny, to w ciągu jednej nocy tej osobie się może coś nagle przyśnić, nagle wstanie tak samo jak ty, podniesie się, otrzepie się z kurzu i też rozwinie tutaj nagle siebie, swoją karierę i wszystko. Ale może tak nie będzie, więc tutaj o przyszłości nie ma co mówić w tym momencie. Najważniejsze jest to, żebyś rzeczywiście dalej dbała, czy dbał o własne dobro. O własne dobre samopoczucie, o swoje szczęście. Okej, okay, zobaczmy, co mamy dalej. Jakie uczucia i emocje mamy jeszcze po stronie tej osoby względem ciebie? Mamy kartę nienawiść, ale tutaj nie czuję nienawiści, chociaż po części może to być taka złość, ale raczej to tak, czasami jak ktoś ma złamane serce, kogoś coś bardzo zaboli, to nie jest w stanie poradzić sobie z tym smutkiem i często przykrywa to jakąś złością albo nienawiścią, więc jeżeli ma ta osoba jakieś takie zachowania w Twoim kierunku, no to to wynika po prostu z tego, że bardzo zraniona czy zraniony się czuje, czy porzucona, czy porzucony. Więc nawet możesz sobie pomyśleć, jeżeli ta osoba, nie wiem, jakieś tam wyzwiska pod Twoim adresem kieruje, to możesz sobie wyobrazić, że tak jak... Tak bardzo jak ta osoba jest zła, tak bardzo jest smutna. Więc to w sensie tak dla własnego spokoju, tak, żeby nie brać do siebie, nie pozwolić, żeby te słowa jakieś tam nienawiści czy jakieś tam wyzwiska cię uraziły w jakikolwiek sposób. Bo to jest taki sposób, w jaki ta osoba radzi sobie z bólem. Ale myślę, że to jest taka też chęć zatrzymania cię. Złapania, mimo że ta osoba tego nie pokazuje prawdopodobnie, co ciebie martwi, ale też mam takie poczucie, że wy się rozjechaliście już tak bardzo, że tak bardzo wyskoczyłeś, czy wyskoczyłaś do przodu, że dlatego mimo tego, że gdyby ta osoba nawet chciała cię złapać, metaforycznie, tak wiecie, symbolicznie złapać, no, nie wiem, skontaktować się z tobą w jakiś sposób, no to teraz jesteście w ogóle w dwóch różnych światach, że tak jakby to nawet nie przechodzi. Okej. Dalej mamy nuda, no to na pewno, no bo nagle nie wie w ogóle, co ma zrobić bez ciebie. Poczucie bliskości. I złość, no właśnie ta złość, o której mówiłam, więc tak jak mówiłam, że mi się wydaje, że ta osoba dalej cię kocha, dalej ma jakieś nadzieje na to, że uda wam się do siebie wrócić. Chociaż też myślę, że bez względu na to, jak ta osoba się teraz zachowuje, to myślę, że z tym poczuciem winy, myślę, że ma jakby, że życzy ci wszystkiego dobrego po prostu. Może bardziej jakby gorzej czuje się teraz na swój temat, bo widzi, jak bardzo ta relacja, już nawet nie mówię, że ta osoba bezpośrednio, ale ta relacja podcinała ci skrzydła, że skoro ty teraz masz taki potencjał, skoro tak świetnie sobie teraz radzisz, a przez te wszystkie lata no, nie było tak dobrze, nie błyszczałaś tak dobrze, jak ta królowa buław w pięknej sukni z ogniem i w ogóle z kwiatami, no to ta osoba jakby bierze na siebie to, nie? Że tak jakby, że to przez nią, czy przez niego byłeś, czy byłaś takiej, wiecie, no powiedzmy szarej takiej energii. Dobra, może weźmiemy jeszcze jedną kartę. Wściekłość. Chociaż to może być taka wściekłość, wiecie, na siebie, nawet jeżeli ta osoba w Twoim kierunku wyraża no jakieś tam wyzwiska, cokolwiek, jakieś negatywne słowa, to myślę, że tak naprawdę ta osoba jest zła na siebie. Że nie jest w stanie poradzić sobie tak samo, tak dobrze jak ty, że nie jest w stanie wziąć się w garść, no, że bez ciebie, tak jakby cały świat się tej osobie bez ciebie zawalił. Albo boi się, że się zawali, może jeszcze to nie doszło aż tak daleko, nie? Może się jeszcze nie rozstaliście, ale
Myślę, że to jest dosłownie na granicy. Ok, zobaczmy, co mam jeszcze po Twojej stronie. Obojętność. Zazdrość. Ok. Zgoda. Bezsilność. Właśnie. Pożądanie i... A dobra, weźmiemy jeszcze te dwie. Zawiść i niepewność. Okej, okay, tutaj z tą kartą zawiść, nie chodzi o zawiść, ale zobaczcie, myślę, że to pokazuje właśnie to, co mówiłam, że miałeś czy miałeś nadzieję, że ta osoba Cię będzie gonić, próbować zatrzymać, albo że Cię dogoni. I myślę, że tutaj to nie wszystko jeszcze stracone. Myślę, że po prostu więcej czasu jest potrzebne, że ta osoba się jeszcze nie otrząsnęła nawet. Tobie to łatwiej przyszło, a tak jak mówię, na tą osobę nagle się zrzucił cały kamień, tak? To wszystko, co Ty brałaś, czy brałeś na siebie przez lata może nawet, to nagle jakby taki głaz na tą osobę spadł. Więc no, dajcie trochę czasu tej osobie, czy tym ludziom, żeby się trochę ogarnęli, żeby trochę się w ogóle doszli do siebie. No bo no łatwiej jest zrzucić ciężar, niż wyjść pod ciężaru, którym jest się przygniecionym. Więc myślę, że tutaj, no i niepewność właśnie, czy odejść, czy zostać. Myślę, że tutaj jakby nie wszystko stracone co do tej relacji. Oczywiście, no wiecie, może ta osoba była agresywna, alkohol to może wchodził w grę, jakieś inne używki. No to wiadomo, że no wiecie, idźcie swoją drogą i się nie przejmujcie, nie? Ale może wcale aż tak nie było źle i może może po prostu jest potrzebny tutaj czas, żeby ta energia, która gdzieś tam była zachwiana przez te wszystkie lata, wróciła do siebie, żeby każde z Was mogło trochę odżyć. No i wtedy czas pokaże. Okej. Okay. No to zobaczmy jeszcze jakąś kartę porady dla Ciebie. Może coś nam się jeszcze fajnego pokaże. Karta marzenia. No właśnie, tutaj o tym chciałam jeszcze powiedzieć, że polecam Wam bardzo moją najnowszą medytację, Twój wymarzony partner. To jest taka medytacja, która składa się z dwóch części. Właśnie w pierwszej części oczyszczamy energię, różne blokady, które stoją na drodze miłości, które blokują gdzieś ten przepływ miłości, różne jakieś negatywne emocje, traumy rodowe przy pomocy fioletowego płomienia, a później jest część właśnie taka, no, zobaczycie, wymarzony partner, która pomaga Wam otworzyć się, zaprosić do swojego życia tą wymarzoną osobę. Nawet jeżeli ta osoba jest tą Waszą wymarzoną osobą, to i tak pomoże Wam wyjść tutaj z tej negatywnej energii, z tego smutku i pomoże Wam właśnie, jakby zmotywuje Was jeszcze bardziej do działania, do tego, żeby no, przyzwyczaić swoje ciało i swój układ nerwowy do tych pozytywnych rzeczy, do pozytywnych doświadczeń. No i wtedy jest szansa, że ta osoba się jakby podpasuje, że poczuje tą energię, a jak nie, no to znajdziecie kogoś, poznacie kogoś lepszego, więc bardzo, bardzo polecam. Na mojej stronie znajdziecie link, w sensie w opisie znajdziecie link do mojej strony. A jeżeli nie medytacja, no to na pewno warto sobie wyobrażać po prostu, dokąd Ty chcesz iść, gdzie chcesz iść, zamiast patrzeć wstecz i zastanawiać się, jak było i czekać, czy ta osoba się podniesie, czy nie. No to może wyobraź sobie tą osobę, jak Ty chcesz ją widzieć. Nie tak, jak ją teraz widzisz, nie przygniecioną jakąś, wiecie, może nie wiem, może teraz dopiero ta osoba zaczęła pić i siedzi w domu i płacze, albo jeszcze jest wściekła na Ciebie i tylko w taki sposób tą osobę widzisz, tylko wyobraź ją sobie, jak odnosi sukces, jak jest szczęśliwa czy szczęśliwy, jak dobrze się bawi, jak się śmieje, jak się uśmiecha, jak, nie wiem, może kwiaty Ci przynosi, jeżeli tego chcesz. Nawet jeżeli nie, to i tak warto dobrze takiej osobie życzyć. I Tobie będzie lżej, bo nie będziesz mieć poczucia winy, że tą osobę zostawiłaś czy zostawiłeś i że teraz jej się wszystko świat na głowę wali. A no, więc Tobie będzie lżej i na pewno dla tej osoby to jest też taka, wiecie, jakby dobra modlitwa. Widzieć kogoś, jakąś drugą osobę w pozytywnym świetle, tak? W tym, jak się sama rozwija, jak się dobrze czuje. Więc to jest na pewno tutaj dobrym
Dobrym pomysłem. No i mamy kartę jeszcze pokusa i zobaczcie, tutaj mam właśnie jedną osobę i druga taka jakby duch, więc też chyba w drugiej grupie też ta karta wypadła i właśnie bardzo mi się kojarzy z tą moją medytacją, która właśnie coś takiego potrafi zrobić, zaprosić do swojej energii nowego partnera, nową partnerkę, czy wymarzonego partnera, wymarzoną partnerkę. A nawet jeżeli nie, jeżeli może tutaj już zdecydowanie podjęłaś, czy podjąłeś decyzję, że tą relację chcesz zakończyć, że musisz iść w drugą stronę, no to wyobrażaj sobie, z kim chcesz teraz być, co chcesz robić z tą osobą, o czym chcesz rozmawiać, jak chcesz się czuć przy tej osobie. To jest bardzo ważne, jak chcesz się czuć przy tej osobie, bo my często wałkujemy, myślimy o jakichś starych sytuacjach, o starych relacjach, o tym, kto nas zranił, co powiedział, jak się czuliśmy, i cały czas jakby sami sobie programujemy własną przyszłość, tak? Cały czas takie zapętlone koło. A jak zaczniemy uczyć się przyzwyczajać swoje ciało, przyzwyczajać swoje myśli do tego, co pozytywne, no to w ten sposób właśnie no, też kreujemy swoją przyszłość, tylko taką, jak chcemy, taką, która da nam radość, która da nam satysfakcję. Więc to jest bardzo ważne. Okej, dobrze, to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne i do usłyszenia niedługo.